A największymi prymusami w szkole są nasi patroni i nasze patronki imienne, czyli Grzegorz Kyc, lepszy niż nic, Justyna Mazur-Kudelska, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Paweł Maciejewski, Kasper Kopeć, Zofia Zin, Karolina Wielbacka-Lamus, Twingist, drugie życie książki w ciele plakatu, Jaczka z Kolumbii, Mieszko Minkiewicz, Emiot Protour, Wyjazdy Kolarskie, Foka i Morszwin, Szymon Jadczak, Marcel Marszałek, Yellow Tapir Films, Studio Animacji 2D, Kotek Marszal, Spoiler Master, Filmowy Podcast Michała Oleszczyka, Naczelny Sklepikarz Sklepu Szpeje, Haftpunk czyli Najfajniejsze hafty w Polsce, Łukasz Maciejewski, Marcelina Zawisza, Julia Druszcz, Szymon Eustachy, Evenement, Król Julian Copywritingu. Leśne Lomi, czyli masaże dla obolałych warszawskich dusz. Malina Dunajska. Web96, blog o dawnym internecie. Nihilista Polski, najweselsze konto filmowe na Instagramie. Leszek Frankowski. Miś Misiowa i Misio Junior. Tomasz Kopoczyński oraz Sylwia Trzepizur. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Podcast Podcast o latach 90. i zerowych. Bartek, takie mm -hmm. pytanie mam do Ciebie. Czy ty się na coś snobujesz? Że na przykład, nie wiem, opowiadasz ludziom na imprezach o, o Wiesławie, Walędziaku, czy, czy nie masz tego typu rzeczy? Że jesteś luźnym gościem? Wiesz co? Wydaje mi się, że mam pewne jakieś takie małe, prawda, ziarenka snobizmu w sobie i. Ale być może każdy ma, albo być może to jest tak, że tylko snoby tak mówią. Natomiast na pewno <grym> wiem, że, um, że uznawałem za lekko snobistyczne pismo. O którym będziemy dzisiaj rozmawiali, prawda? Kiedy byłem w wieku, które, pod które, w które to pismo celowało. Bo przyznam szczerze, że ja czasopisma Kogito, bo to właśnie o nim będziemy dzisiaj rozmawiać, nie czytałem wtedy, kiedy powinienem był czytać. I nie dlatego, że, 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 że nie wiem, że, że uznawałem, że jestem za głupi albo za mądry albo zbyt mało stomistyczny i tak dalej. Tylko dlatego, że to, co mi wpadło w ręce, a co było związane z Kogito, wydawało mi się szalenie nudne. Nie wiem, czy miałeś podobnie, czy czytałeś akurat na bieżąco? Zdecydowanie miałem podobnie. Zresztą, tak jak się tutaj podzieliłem prywatnie, dla mnie to cały czas jest jakieś takie właśnie czasopismo, które czyta syn koleżanki twojej starej, który jest stawiany ci jako przykład. Zobacz! A potem się okazuje, potem poznajesz tego gościa, kumplujesz się z nim, okazuje się, że wszyscy są normalni, nie? Ale jego matka opowiada o tym, on przecież, on po lekcjach, on się rozwija dalej. A ty brawo sport! A ty, ty brawo sport, tak. I plakaty z Gigasportu, sportu. Ale tak, tak zupełnie serio, chociaż tam to też było Serio, tak naprawdę. Wydawało mi się jakąś aberracją, żeby kurwa po godzinach. Po szkole, z, z którym nie miałem jakichś takich, wiesz, wybitnych problemów, nie mam żadnych traum szkolnych, ale zajmujesz się po szkole nie swoimi jakimiś tam hobby, zajawkami, tylko czytasz bryki, nie? no bo faktycznie kogito, o którym dzisiaj będziemy gadać, to czasopismo, które się właściwie w połowie, chociaż my nie zajmowaliśmy się tymi najnowszymi numerami, bo tutaj spoiler, ono wychodzi dalej, ale w połowie zajmują to pismo jakieś rozmaite takie. Wypiski, pomoce naukowe, jakieś testy, nie? No bo to wszystko. Zmierza do tego, żeby zdać maturę bardzo dobrze i dostać się na wymarzone studia. No Było to trochę lamerskie, umówmy się. Z perspektywy tam 17-latka to, to no, z perspektywy 34-latka też <noise> to jest lamerskie. Nie szkodzi. Jest to zjawisko. Zdecydowanie, chociaż o samej historii tego czasu pisma wiemy, no, naprawdę niewiele, bo niewiele można na ten temat znaleźć. Wiemy natomiast, że wychodzi nieprzerwanie od 94 roku, więc niedługo 30 lat stuknie. Jest to. Zdecydowanie sukces. Potem sobie wjeżdżały jeszcze jakieś czasopisma pokrewne dla trochę młodszej młodzieży. Tak, Wiktor, Wiktor VIII, klasista, który stał się potem Wiktorem gimnazjalistą. I teraz na odwrót chyba powinien być, nie? A teraz, A teraz na odwrót. Od 98 ten Wiktor się ukazywał, potem Wiktor Junior, chyba od 2002 dla dzieci z podstawówki. To już w ogóle. No nie, no naprawdę, powinieneś się bawić, nie <laughs> wiem, po prostu tarzać się z psami po trawniku, ale nie, rozwiązuj testy. Wiktor, żeby dla dos a dzieci tak. do dziesiątego miesiąca życia. Totalnie, Rozwiązuj Wiktor tarczy. dziecko nienarodzone, żeby nie tracić czasu po prostu, nie? Wiktor prenatalny, nie? No to dziwne, dziwne to jest, nie? E, więc, więc tak, wychodzi sobie dalej, redaktorką naczelną jest Ola Siewko i teraz nie robimy z dorosłej kobiety dziewczynki, tylko taką formą się posługuje. Kiedyś była m, autorką stałą Kogito i dzisiaj chyba też zahaczymy o jej teksty. I wzięliśmy dzisiaj na tapet... Powtarzam na tapet, bo pojawiają się różne tak. głosy. Kochani, to jest poprawne. Dzisiaj wzięliśmy na tapet trochę numerów z końcówki lat 90. No, przejrzeliśmy tego trochę. I muszę też przyznać, że bywa i tak, że to jest nudne jak chuj. Ale zdarzają się momenty, więc na momentach się skupimy. Więc zapraszamy do tego odcinka, który w którym będziemy rozmawiali o nudnej jak chuj gazecie. Lecimy! Um, słuchaj, no jeśli chodzi w ogóle o, to, o to, twoją uwagę, że to się... Wyda... Dawało Lamerski i wydaje do dziś, no, być może wśród naszych słuchaczy słuchaczek są były osoby, które czytały Kogito i to nie jest są tak, lamerzy. Że, nie, to nie jest tak właśnie, że my chcemy tutaj, prawda? Mówić, że z Lamusami, no, ale, ale pewnie czerwone paski zawsze były <grym> grane, prawda, na świadectwie i tak dalej, więc gratulujemy. Koniec końców to my przejrzeliśmy kilkadziesiąt czasopism tak. w czasie wolnym, więc jakby kto jest tutaj Lamerem, to niech każdy sobie odpowie. Tak, a ja dodam jeszcze od siebie, że a propos tego, co powiedzieliśmy. Że ktoś tam czyta bryki w trakcie, w trakcie wakacji, czy tam w czasie wolnym, nie po szkole, no to ja miałem takie zawsze przeświadczenie, że te osoby, które na przykład nadrabiały lektury w wakacje, że to jest mądre mhm. dosyć. W sensie, że, że masz trochę więcej czasu, książkę przeczytasz w ile? Parę dni no i, i po prostu będziesz, i możesz zrzucić z siebie te wszystkie potwory typu krzyżacy, tak? Czy, 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 czy nad Niemnem i tak dalej, nie? Że, że nie musisz tego robić wtedy, kiedy będziesz zajęty na przykład uczeniem się do klasówki z biologii. Więc miałem jakieś takie w głowie wtedy, że kurde, nie tak nie zrobiłem, nie? Mhm. Nigdy nie czytałem żadnej lektury w wakacje, ale że to jest całkiem bystre. Przy czym z drugiej strony być może to była jakaś taka kiełkujący w mojej głowie, że muszę jak najbardziej optymalizować moje życie. I teraz będę czytał w wakacje w czasie wolnym lektury, żeby potem móc się nauczyć fizyki, nie, że być może to było, to było to. No i też, kogito, troszkę w tego rodzaju podejście celowało, nie? I, i, i tam było trochę jakiegoś takiego. Przygotowywania dzieciaki na to, co, 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 co będzie się wydarzało po 25. roku życia, nie? Że, że, że e, mo, może nie, nie, nie wychowujemy, wiesz, młodej inteligencji, tak? Mm -hmm. Chociaż troszkę też, ale powiedzmy młody establishment, że to wy, czytelnicy kogito, będziecie politykami, e, no nie wiem, czy artystami, ale powiedzmy będziecie pracowali w agencjach reklamowych to nie tam jako jacyś tam copywriterze Może zaczniecie od tego, ale od tego buta przejdziecie na, czoł na czoło tej, e, te, tego pociągu miałem powiedzieć, tej agencji reklamowej e, i tak dalej. Kolej, nie? Że, że to było trochę wychowywanie takiego czytelnika, e, i no i nie wiem, ciekawe jestem, czy skutecznie, W sensie ciekaw jestem, czy na gdyby zrobić jakąś taką e, e, jakieś takie badanie, powiedzmy, wśród, e, nie wiem, e, Osób, które mają około trzydziestki i są w polityce mm -hmm. dzisiaj, to ciekaw jestem, jaki duży procent z nich choć raz na jakiś czas kupował kogito, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Tak, można by faktycznie tutaj obstawiać, pobawić się w coś takiego. No tak, no to jest taki świat elit, ale dla młodzieży kogito, tak jak mówiliśmy, my się nie skupiamy tu na brykach, tylko na na lifestyle'u i na gwiazdach, na idolach młodzieży e, najróżniejszych, prawda? I to to nie jest tutaj jakiś żart, pierwszy numer wydany w 1997 roku, czyli taki noworoczny numer. Otwiera wywiad z Jackiem Kaczmarskim. I tak sobie myślisz, no jest młodzieżowo, ale w sumie, jak sobie powspominamy liceum, no to były zawsze grupy jakieś takie, wiesz, gintrowsko-kaczmarskie. Rekonstrukcyjne. Rekonstrukcyjne, tak. Darcie mordy przy gitarze. I to klasyczne jeszcze, czyli najgorzej. Tak. E, więc tutaj też mamy tego typu duży, duży wywiad. Niestety nieokładkowy. To jeszcze nie są czasy, gdy kogito wrzucało na okładki gwiazdy. To się stanie już za chwilę. Mówiliśmy w przypadku DODE o tym, że miała wywiad okładkowy, ale tutaj nie. Tutaj nie mamy Kaczmara na okładce, natomiast wywiad jest. Wywiad taki właśnie do góry nogami, taki australijski, no bo dotyczy przeprowadzki Kaczmarskiego do Australii i jego życia tam. Kaczmarski na przykład odpowiada na pytanie, z czego żyje i mówi o tym, że no tam, że głównie z Polski ze świata, głównie z tantiem, trochę z drobnych prac literackich, tłumaczeń, a jeżeli to, co zarabiam, nie osiąga pewnego określonego przepisami poziomu, to państwo australijskie mi wyrównuje, odbierając sobie później w formie podatków od od jakichś większych zarobków. To bardzo zasobny kraj i zabezpieczenia socjalne sprawiają, że twórca czuje się tam bezpieczny. I zły ten socjalizm? Nie, całkiem, całkiem dobry jest to socjalizm z ludzką twarzą, ale Kaczmarski się przyznaje, że jak nie wyrobi jakiejś normy, to dostaje hajs od państwa, ale mówi też coś z jednej strony dziwnego, ale z drugiej strony coś takiego, co by mogło paść totalnie z us... Współczesnego polskiego prawicowego publicysty. Mianowicie mówi o tym, że w Australii e, tolerancja i wyrozumiałość są na porządku dziennym i traktowanie inności w sposób normalny jest czymś, no właśnie, absolutnie powszechnym. I mówi o tym, że to nie tolerancja na pokaz w stylu Gazety Wyborczej, że my tutaj akceptujemy homoseksualistów bezzębnych i tych z odstającymi uszami, bo jesteśmy tolerancyjni, bo tak należy. Nie, tam każdy wypowiada swoje krytyczne zdanie na temat tego, co mu się nie podoba, a jednocześnie każdemu wolno być w cudzysłowie innym. Z jednego. Ani z drugiego, nikt nie robi afery. Ten tekst o tym, że. Zawsze się zastanawiam, na czym polega ta tolerancja na pokaz w, w stylu gazety wyborczej. I Kaczmarski uderza w 97 roku w takie tony. Znaczy, nie wiem, no być może Kaczmarski, nie wiem, miał jakieś doświadczenia związane z rozmowami, z, nie wiem, z, z, z establishmentem dziennikarskim na przykład, tak. No zakładam, że z, z ust Tomasza Lisa mogłoby paść coś w rodzaju, dam wiesz, że no Cigaje do spoko, ale wiesz, tam w prywatnych rozmowach, ale już przesadzają trochę w tych Stanach, a no, on to pisał w felietonach, nie ale, tak. ale wydaje mi się, że u części prawda, osób pokolenia lat 60. -tych, 50. -tych, tak urodzonych w latach 50-60. tak, to wtedy mogło padać, więc być może to miał na myśli, nie, że, mm -hmm. że, że jak się gdzieś tam poskrobało troszkę bardziej, to, 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 to wychodziła jednak, jednak homofobia. E, no tak, no, w tym wywiadzie kogito, przeprowadzonym przez Ewę Barciszewską. E, no, pani Ewa zadaje również Kaczmarskiemu pytanie o to e, o jego chorobę alkoholową i o to, jak mm -hmm. to. E, jak sobie z tym radzi, no bo już wtedy wiemy, że Kaczmarski do... był... Po leczeniu, tak? Czy tam w trakcie leczenia. Nie zadaję pytania o przemoc domową, bo mm -hmm. to jest wątek, który pojawi się dużo później, tak? Jeśli ktoś nie wie, to tak, przypominamy, że Kaczmarski był katem i tyranem w domu i, i trzeba o tym mówić głośno. Natomiast tu jest pytanie o to, jak przestrzec młodych przed alkoholem, tak? I tutaj Kaczmarski mówi tak. Nie ma właściwie możliwości przestrzegania kogokolwiek. Po prostu jedni wpadają w nauk, inni nie. Można pić przez całe życie, jak na przykład kisiel, i funkcjonować całkiem normalnie. A można, tak jak ja. I w ciągu kilkunastu lat osiągnąć stan, kiedy normalne funkcjonowanie nie jest możliwe. No i jest to oczywiście prawda. No, różni ludzie mają różną odporność związaną z alkoholem i z tym, czy się od niego uzależnią, czy nie. Dotyczy to też innych używek, tak? I, i jasne, że, 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 że jedni piją regularnie i są w stanie po prostu przestać pić i, i nie są w chorobie alkoholowej, a inni po krótkim okresie okazjonalnego picia kończą w chorobie, tak? Natomiast jest tutaj też jakieś takie, jakieś takie myślenie, wiesz, fatumiczne wręcznie, że że no, w zasadzie jak ktoś ma się uzależnić, to się uzależni, nie? To nie jest do końca prawda i tego rodzaju myślenie do dziś się przewija w dyskusjach dotyczących alkoholu, tego w jaki sposób może ograniczać jego sprzedaż, tego w jaki sposób być może ograniczać marketingowanie tego alkoholu, to zawsze nam się pojawia gdzieś w jakichś tam komentarzach w internecie, czy nawet z niektórych polityków, że oj, po co cokolwiek robić, przecież no, bez przesady, jak ktoś się uzależni, to się uzależni, nie? No nie do końca, mm -hmm. wiemy, że różne rozwiązania systemowe są w stanie... Zapobiegać pewnym procesom, powiedzmy, w społeczeństwie, i że jesteśmy w stanie, czy że politycy są w stanie, odpowiedni politycy z odpowiednimi, podejmujący odpowiednie decyzje, są w stanie no, zapobiegać, tak? I, i, i leczyć. I, i, I są w stanie sprawiać, że na przykład mniej młodych pije alkohol, nie? Więc ja nie wiem, no to jest takie 90 bardzo myślenie, które niestety jest obecne i dzisiaj. Tak, tak, widzisz, no z jednej strony kaczmarski ten socjal ciągnie <laughs> z Australii. A z drugiej strony taki wolnościowiec, właśnie na zasadzie, no to już niech każdy sobie wybierze, nie można niczego zakazywać, jak ktoś ma być mm -hmm. uzależniony, i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji, ja wiem, że to jest 97, ale jak wspomina o Kisielu i o tym, że pił przez całe życie i normalnie funkcjonował, no to <śmów> mówi po prostu o wysoko funkcjonującym alkoholiku, co nie jest jakimś super rozwiązaniem i jakąś dobrą radą dla młodzieży. Ale tak, no trzeba tutaj przyznać, że w kogito się trudne tematy porusza i to porusza bardzo często wprost. Zresztą pada też ze strony dziennikarki pytanie, jak znosisz swoją trzeźwość i Kaczmarski przyznaje, że nie jest w stu procentach konsekwentny, bo zdarza mi się wypić, tutaj już cytuję, piwo czy wino do kolacji albo brydża bez żadnych konsekwencji, ale wiem, że takie konsekwencje mogą nastąpić. No to też nie jest najlepsza rada, jeżeli ktoś się leczy z choroby alkoholowej, żeby no, ja już nie piję to raz na jakiś czas, czyli rzucanie palenia w kawie i papierosach i Pop i Tom Waits, więc dziwna sprawa, mówi też o tym, że u niego to miało podłoże stresowe, że w Monachium i w Polsce. W Polsce czuł się po prostu cały czas jakiś taki napięty i, i sobie popijał. No, jest to jeden z takich przykładów, no właśnie, wydaje się mało młodzieżowy, Kaczmarski, ale na pewno jakieś tutaj ważne tematy się pojawiają. Alkohol oczywiście jest tematem, który się no, że tak powiem, nie zdezaktualizował i prawdopodobnie nigdy to się nie stanie, natomiast inaczej jest z niektórymi jakimiś przewidywaniami z końcówki lat 90. na przykład mamy też wywiad a propos idoli młodzieży z Rafałem Ziemkiewiczem i jest mowa tutaj o infokracji o epoce informacji, w którą wchodzimy teraz wraz z internetem, że ten, kto ma informacje, ten, kto to trzyma, ten będzie rządził i to jest w ogóle jedna z ciekawszych rzeczy, jak się sięgnie po to kogito, po tych 20 paru lat Niektóre problemy już są bardzo nieaktualne, nie? że jednak w ogóle jaka infokracja w ogóle chodzi o coś zupełnie innego, no ale oczywiście nie będziemy tutaj robić debili z ludzi z przeszłości, bo mieli inną perspektywę, natomiast jest to, jest to ciekawe. Rafał Ziemkiewicz jeszcze był wtedy w miarę z tak no, oczywiście oglądany z dużej odległości, raczej przede wszystkim pisarzem, e, no i gościem z mocną opinią, ale absolutnie nie, nie oszołomem, albo na pewno nie był osobą, która była, aby traktowana jako oszołom, nie? Więc on tutaj tu pewne jakieś takie swoje przewidywania, które się sprawdzą po latach, on tutaj przejawia, ale jest jeszcze taki w miarę, w miarę stonowany ten Ziemkiewicz. Tak, no to jest Ziemkiewicz w wieku chrystusowym, chociaż trzeba powiedzieć, że generalnie Ziemkiewicz przed czterdziestką był zapraszany tu i ówdzie. No to oczywiście wynikało z tego, że Polska wtedy była zdecydowanie mniej spolaryzowana niż jest dzisiaj, tak? I, i że, nie wiem, gdzieś tak na początku lat zerowych e, taki dyskurs polityczny się sprowadzał do tego, że w zasadzie nikt nie lubił komuchów, ale ten popis to w sumie będzie spoko, tak? I, mhm. i w związku z tym Dzienkiewiczy, na przykład, nie wiem, no w 2004 roku był gościem wojewódzkiego, tak? To jest taki mały off-top, gdzie był z jakiegoś powodu specjalistą od upadku Cezarego Pazury. Drugą gościnią w tym programie była Weronika Marczuk, wówczas Marczuk Pazura. Tam go Wojewódzki w ogóle przedstawił w sposób taki, że ja sobie aż to zapisałem, mianowicie człowiek o wolnej, niezależnej opinii, czy w telewizji, czy w prasie, czy w radiu, daje się zauważyć jako publicysta niezależny, jako człowiek otwartej myśli, odważnego słowa, a takich tutaj najbardziej cenimy. I tam dalej jest jeszcze jakiś taki trend Mało tego, ten człowiek funkcjonuje jako specjalista od science fiction, fanastyki, a w końcu o gwiazdach tutaj mówimy. To już jest w ogóle bez sensu, nie? Ale, ale, ale tak, faktycznie to był Ziemkiewicz przed tego swojego wielkiego przełomu, jakim było Polactwo, napisane zresztą mm -hmm. w tym samym 2004 roku, nie? I wtedy on zauważył chyba, że w sumie można pierdalać prawicowe rzeczy bez sensu w ogóle i... i, i, i będzie dobrze, będzie, będzie można na tym zarobić lepiej niż na książkach fantastycznych. Tak, tak, tak. Chociaż wiesz, no, w momencie, w którym udzielał tego wywiadu z Kogito to on już tam pisał do, do najwyższego czasu, czy do Gazety Polskiej i tutaj w takiej krótkiej notce biograficznej przy tym tekście jest o tym mowa, więc, no, tylko wtedy było troszkę inne podejście do tego typu temat. No właśnie, ta polaryzacja nastąpiła w innym miejscu, w innym punkcie. No i tak, i ten Ziemkiewicz faktycznie jest tutaj taki w miarę, w miarę stonowany, ale też oczywiście jakieś jego takie ziemi ziemkiewiczowe rzeczy wychodzą, bo pada pytanie czy jesteśmy na tych potencjalnych infokratów nieodwołalnie skazani. I ziemkiewicz odpowiada, że w końcu na jakąś władzę musimy się zawsze godzić. Podobnie jak kiedyś pojawiła się elita pieniądza, która zniszczyła opartą na własności ziemskiej arystokrację, tak obecnie pojawia się elita wiedzy i informacji, która żywiołowo będzie dążyć do zniszczenia obecnego systemu władzy. Będzie to porównywalne z XIX-wieczną rewolucją przemysłową. No, troszkę inaczej się to potoczyło, ale oczywiście nie możemy oczekiwać od publicystów, że będą przewidywać przyszłość tak po prostu jeden do jednego, nie? Więc, więc mamy jakieś takie ziemkiewiczowe rozkminki. Ale no, naprawdę ciekawe w Koki to jest, to jeszcze będzie kilka takich przykładów, jak nieistotne są niektóre problemy z dzisiejszej perspektywy, mm -hmm. nie? W ogóle kurwa infokrata, w ogóle co ona? jakby generalnie okazuje się, że jeżeli ktoś skupuje wszystkie firmy, to po prostu zmo zmonopolizuje rynek i, i da tak, ich tak, tak. e, Mamy też. No, no, skoro jest Ziemkiewicz, skoro mamy Kaczmarskiego, to mamy jeszcze kogo? Wiesława Walendziaka. Nie, mamy mm -hmm. jeszcze Konrada Telewandowskiego, czyli popularnego mm -hmm. przewodasa, yy, który. Yy, no. <grym> dzisiaj by nie był raczej zaproszony do Kogito, tak mi się <grym> przynajmniej wydaje. Nie wiem, te, te, takie odnoszę wrażenie. Aha. Zresztą Ziemkiewicz chyba też nie, no, szczerze mówiąc. W sensie no, to tak, już, yy, tak. yy, Nie dałoby się zaprosić gościa, który jest yy, aż tak. Yy, Wyraziste światopoglądowo powiedzmy dzisiaj, nie jak, jak, jak oni. No i, no i tak, no, w, tekście, w tekście Przewodasa czytamy relacje z Nordkonu z roku 96. To był konwent fantastyczny oczywiście. I, i, I tam, jak to na konwencie fantastycznym, co się robiło? Piło się wódkę, proszę pana. Aha. I tutaj cytuję za Przewodasem. Nie było żadnych pijackich awantur, co przy takiej ilości ludzi wydaje się niewiarygodne. Tylko raz czy dwa, musiałem umknąć kilku fanom znajdującym się po drugiej stronie lustra, którzy bełkotliwie wyrażali swój podziw dla mojej twórczości. Oj, widzisz, no tutaj z jednej strony mogę pokazać siebie jako Zajmistego, mhm. prawda, tutaj twórcę, a z drugiej strony, no wódeczka jest, no wódeczka jest. Nie? Musi być grana, musi być, to jest konwent w latach 90. więc na pewno będzie mocno, mocno chłopaczkowo zresztą. Właśnie w ogóle, dlaczego Konrad Telewandowski napisał tę relację? On był wtedy redaktorem działu prozy Kogito i przyjmował do publikacji różne prace czytelników i czytelniczek. Świetny wybór. Tak. I jeżeli chodzi o tamten nie miesiąc, tylko tamtą połowę miesiąca, bo to był dwutygodnik, to on tłumaczy na wstępie, że w ogóle jakieś samogówno przyszło. Znaczy, mówi to w bardziej delikatny sposób i stwierdził, że napisze te relacje, bo już tam nie ma absolutnie niczego, co by można było opublikować. No i właśnie, tutaj a propos chłopaczkowania, tutaj jeszcze pisze Lewandowski. Mnie wzięły w obroty dwie niewiasty zarzucające mi, że w moście nad otchłanią wykazałem się nieznajomością kobiecej duszy. Broniłem się za jadle, dowodząc, iż mężczyzna, choćby pęku, i tak za babą nie utrafi. W nawiasie, wcześniej mówiono mi coś przeciwnego. Ostatecznie stanęło na tym, że ja uzupełnię wiedzę na temat kobiet. W nawiasie, no, może jednej, zaś moje interlokutorki przeczytają most jeszcze raz. No, jeżeli oczywiście głupie baby, ale on się na kobitkach nie zna, bo jest chłopem, ale głupie baby. Ale mamy tutaj jeszcze jeden wątek, i oczywiście co? Wraca Rafał Ziemkiewicz. Ja w ogóle mam wrażenie, jak się przegląda te pierwsze numery z 97 roku, że to jest po prostu kurwa jakieś prawicowe czasopismo. Pismo, nie? bo naprawdę mamy tutaj najpierw. Barda, potem Ziemkiewicza, potem Lewandowskiego. No i tutaj pisze dalej, potem było o współczesnej rosyjskiej sci-fi, zależnościach pomiędzy filmem a komiksem, historii antykoncepcji, łącznie z rozdawaniem stosownych ulotek przez wyzwoloną seksualnie prelegentkę i dla równowagi antyfeministyczne wystąpienie młodego lwa polskiej prawicy Rafała Ziemkiewicza. Rafał usłyszawszy, że przed nim będzie o uświadamianiu seksualnym, najpierw zapowiedział wcześniejsze przybycie i morderczą polemikę, ale potem utknął gdzieś w piwnej pianie, nie? Czyli Aaaa. ostatecznie, bo jest Will be Boys. Oczywiście Ziemkiewicz chce tutaj protestować, że co tu, jakiś brak pruderii, co to za antykoncepcja, no ale no, nie udało mu się, bo się najebał, nie? No to jest to konwent. Tak, tutaj trzeba dodać, że y, oczywiście Rafał Ziemkiewicz y, u, u Konrada. T. Lewandowskiego, jest przedstawiany jako Rafał Aziemkiewicz. Mm -hmm. Tak samo przedstawiany był w wywiadzie, tam wspomnianym wcześniej. Ehm, i, I dlaczego? Z czego to wynikało? To być może z tego, że to, to jest chyba jakaś tam przewózka na, na, na bycie pisarzem fantastyki, fantastyki yeah. tak? No bo to było dość popularne, chyba, że tam był, że jest George R. R. Martin, albo że jest tam Tolkien też tam mm -hmm. miał Rolkien-Rolkien um, w środku tam <grym> dwie literki. Więc tutaj też panowie, szkoda, że zbieżmowania jeszcze sobie nie da tam w środku... Że, że, tak, i, i jeszcze Janusz El Wiśniewski, co prawda już mniej fantastyczny, ale <laughs> okay. jakże popularny swego czasu. Tak, jeszcze w tekście Przewodasa jest, jest taki dziwny fragment um, o tym, że, że, że był jakiś tam happening, to nie, i tam um, poszło zorganizowane w ubiegłym roku striptiz, który istotnie odbył się w późnych godzinach nocnych e, i tam, nie wiem, odbył się jakiś taki sąd, taki happeningowy, taki śmieszkowy, mhm. no i nieważne o co tam chodzi. Chodzi o to, że um, um, Lewandowski um, wymienia kolejne Osoby, które brały w tym udział. Oskarżał Rafał Ziemkiewicz w nawiasie Pisarz, bronił Jacek Inglot w nawiasie Krytyk, sądziła Katarzyna Manikowska w nawiasie Pierwsza Dziwica Fandomu. Ja nie wiem. W sensie, o co chodzi, ale być może to jest jakiś inside joke, ale... <laughs> może. Ale jest na pewno bardzo śmieszny inside joke. Natomiast, no, skoro, skoro już jesteśmy w tych, w tych rejonach, to przejdźmy do, 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 do tematu seksu, który też oczywiście pojawiał się w Kogita. W końcu to jest czasopismo dla młodych. I to mówię bez ironii, bo rzeczywiście mm -hmm. ten temat pojawiał się tam i nie był traktowany jak, nie wiem, znaczy... Wydaje mi się, że mogłoby być bardziej ministrancko, a jednak nie mm -hmm. jest jakoś bardzo, dlatego że w jednym z numerów z roku 97... Mamy artykuł pod tytułem Szkolne lekcje z seksu, który dotyczy tego, że, że od września tamtego roku Ministerstwo Edukacji miało wprowadzić do szkół podstawowych średnich przedmiot wiedza o życiu seksualnym człowieka. Jak wszyscy wiemy, to się nie udało i w końcu do szkół wszedł jakiś mutant w postaci wiedzy o rodzinie, tak? Nie, przygotowania do życia w rodzinie, tak? Mhm. I w tym tekście napisanym przez Urszulę. Bogdalską, między innymi cytowany jest Lew Starowicz, też powiedzmy z perspektywy czasu no tak. nie najszczęśliwsza postać, tak. No, ale jednak, tej starowicz jest cytowany i mówi, że nigdzie w Europie Zachodniej nie ma takich nagonek na wychowanie seksualne młodzieży w szkole jak u nas. Nie? No i tam jest wcześniej zasugerowane, że to jest kwestia kościoła, który ma u nas cały czas rzesze wiernych, którzy wpływają na to, no między innymi, co jest uczone w szkołach. No i tak było faktycznie, i dobrze, że kogito w zasadzie zwraca na to uwagę. Nie? Tak i właśnie wtedy się okazuje, że to jednak nie jest prawicowe czasopismo. Jeżeli czytasz to wszystko podane tak wprost, rzeczywiście, to są pomysły jeszcze z czasu rządów SLD i PSL. To się oczywiście wszystko zmieni. Na razie mamy tutaj jakieś takie przewidywania. Ma to wyglądać tak, że już w klasach 1-3 dzieci będą się uczyć tego właśnie, jaka jest różnica między chłopcami i dziewczynkami w sensie płciowym, tak? Czy tam profilaktyka przed molestowaniem. Dziecko powinno wiedzieć, jak się zachować, gdy ktoś je dotyka. No i spoko. To jest oczywiście ten taki upiór, y, albo właściwie chochoł, tworzony przez prawicę na zasadzie, że Jezus Maria, będą się ten, będą walić sobie konia na przerwach, nie? Ośmiolatki. No to nie, tutaj akurat mamy jakiś taki inny zakres, bym powiedział, tak? Potem klasy 4-6, potem klasy 7-8. Y, jesienią 97 roku wybory wygrał AWS i potem ta ustawa wracała w jakichś kolejnych formach i tak w końcu mieliśmy to wychowanie do życia w rodzinie, jakieś takie sowciarskie i, i bardziej takie katecheckie, ale były Jakieś takie pomysły. Tutaj w szkole średniej uczniowie mieli dyskutować o zagrożeniach związanych z wirusem HIV. Mieli rozmawiać o antykoncepcji, o aborcji. No, generalnie fajne całkiem pomysły, ale wszystko się to oczywiście rozbiło o, o szkolną pruderię, więc tak, no to. To nie jest takie pruderyjne pismo, rzeczywiście, mimo że masz tego Ziemkiewicza i Lewandowskiego i Ziemkiewicza u Lewandowskiego, no to tutaj mówi się wprost o pewnych sprawach. Zawsze pojawia się kilka recenzji, czy to płytowych, czy filmowych, i akurat trafiliśmy na recenzję skandalisty Larry Flinta i jest tam mowa w płycie o tym, że tam, że wielu was skłoni do obejrzenia tego filmu, jego rozgłos o nie ukrywajmy skandalicznym dość posmaku, ale wierzcie mi, oburzenie w cudzysłowie strażników moralności jest w tym wypadku niczym nieuzasadnione i tak dalej, i tak dalej. Więc pisze się o rzeczach jednak bez dewocji, nawet jeżeli pojawia się tam na tych łamach w roli autorów trochę konserwatywnych osób, nie? Tak, tak, tak. Ja zresztą jeszcze na chwilę wrócę do tych lekcji przygotowania do życia w rodzinie. Dwie sprawy, no pierwsza jest taka, że prawica próbowała walczyć w ogóle z tymi pomysłami, sprowadzając je oczywiście do absurdu, albo do właśnie, tak jak powiedziałeś, do straszenia, tak? Um, I pamiętam, że, że, że no właśnie na, na jakiś argument typu, no musimy wytłumaczyć dzieciom, na czym polega różnica między kobietą i mężczyzną, e, no przychodził jakiś cejrowski, czy, czy, czy ktoś w rodzaju cejrowskiego i mówił, no to przecież chyba wiadomo, no widać na pierwszy rzut oka, jak dziecko nie wie, tego z domu, to proszę pana, mhm. to to chyba... Mhm. i e, zdejmował buty automatycznie. No tak. wtedy, tak. Bo, bo zawsze jak się wzmuł Cajroski, to, to to zajmował buty. Natomiast nie wiem, czy tutaj, ty pamiętasz swój, swoje lekcje przygotowania do życia w rodzinie? Bo ja pamiętam swoje, jedną albo dwie, wydaje mi się. Oczywiście to było też jakoś wplecione w biologię generalnie, ale któregoś razu było tak, że myśmy wiedzieli o tym, że będzie taka, taka, taka lekcja. I pamiętam, że ja jestem rocznik 87 i to musiał być początek lat zerowych, że, że, że mm, oglądaliśmy jakieś jakiś film czy coś i poszła po prostu... Aha, i był osobno dziewczyny i chłopaki. Aha. I poszło po chłopakach jakieś tam ta, 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 taka fama, że ej, kto się teraz zaśmieje, to w ogóle będzie jakimś tam lamerem strasznym, jakimś lamusem, nie? W ogóle pału I, i, I ten chłopak, który, który to powiedział sam siedział z, z swetrem założonym na usta, żeby nie było widać, że sam się strasznie śmieje, żeby nie było widać, że spał, nie? E, i, ale tak, ale było mnóstwo radości i to było bardzo kłopotliwe właśnie z uwagi na to, znaczy dla nas, nie wiem, chłopców 11-12-letnich, dlatego że wokół tego było zrobione dużo zamieszania, nie? W sensie, że teraz idziemy, będziemy mieli tę specjalną lekcję, gdzie będziemy mówili o ruchańsku, więc teraz musimy... Ty, nie? Że, że wydaje mi się, że, 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 że nie tędy była droga i jakby ja nie wiem, czy wyciągnąłem coś z tych lekcji, oprócz tego, że cały czas były rzucane jakieś teksty. Tak, tak. tak no, wiesz co, wydaje mi się, że te moje lekcje były mało skandalizujące, to znaczy raczej kojarzę to tak, że ktoś z nauczycieli nie wiem, czegoś tam, biologii, wiedzy o sztuce, whatever, mm. już nie pamiętam, tych Nazw, zrobił sobie dodatkowy kurs, czy tam jakąś podyplomówkę. No i to po to żeby wyrobić wystarczającą liczbę godzin. Wiadomo, no, wiadomo o co mhm. tutaj chodzi i przychodzi ta zawstydzona osoba i mówi o tym w taki bardzo soft sposób, no i w sumie wszyscy są znudzeni i zawstydzeni jednocześnie. Mm, moja mama pracowała no sporo lat jako pedagogzka szkolna. Muszę zapytać jak w jaki sposób to prowadziłam. Nie chodziłem nigdy do szkoły, w której uczy moja mama, nie? Więc z mhm. czegoś bym się dowiedział. Mam nadzieję, że to nie było takie e, katechizmowe y, i katecheckie. No bo właśnie, no Wracając do tego ministranstwa, troszkę tutaj jest jakiś takich rzeczy odważnych. Pojawią się jeszcze za jakiś czas rzeczy odważne, będziemy o nich mówić. A troszkę takich po prostu, że masz wrażenie, że to jest ta broszura, która przestrzega przed sektami, ale jest ona pisana przez księdza, który ma jakąś taką, wiesz, z góry ustaloną tezę i tak dalej. I mamy na przykład tekst dwóch autorów. Mamy Marka Wareckiego i Wojciecha Wareckiego, to jest dział Okiem Psychologa. I tekst pod tytułem Sex, Drugs and Rock and Roll. I to już jest dokładnie to, co znamy z tych wszystkich jakichś tam broszurek i, i szkoleń, powiedzmy, jakichś takich półamatorskich? jest mowa o muzyce rockowej i psycholog stara się odpowiedzieć na pytanie, czy muzyka rockowa faktycznie jest muzyką szatana. Już na wstępie mamy... Jeszcze jak. Jeszcze jak już na wstępie mamy słowa. Wystrzegając się grzechu przesady, nie twierdzimy, że wyłącznie moce piekielne produkują hałas nazywany muzyką rockową. Niemniej nie można zauważyć w niej niepokojące elementy. <śm> o kur jest, <ś> <Okay. ś> Widzę, że mamy do czynienia z poważnym psychologiem. Nie twierdzimy, że wyłącznie moce piekielne, to znaczy niektóre, tak, niektóre grania rzeczywiście zostały nie, wyprodukowane przez szatana, ale nie wszystkie, nie? więc wystrzegamy się tutaj grzechu, przesady. Szatan robił tylko mix i mastering. Tak, tak mastering, tak, 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 to akurat tutaj nie miał to tylko brzmienie, to troszkę wygładził. Na pewno nie jest tak, cytuję, że po wysłuchaniu każdej bezwzględnie piosenki heavy metal wypadną nam wszystkie włosy i nawiedzą nas moce piekielne. Jednak należy się liczyć z takim ryzykiem. To jest poważny artykuł, tak, że Oczywiście, po niektórych nagraniach zachowasz włosy, ale są takie, no i za chwilę się pojawia przykład Judas Priest. No, Rob Halford jest akurat znanym łysem, jeżeli chodzi o rockmenów, o, o frontmenów. I tutaj jest cytat z CBS. Ta muzyka zahipnotyzowała mnie. Nie mogę o niczym myśleć. Już nic nie czuję. Muszę to zrobić. Takie refleksje nawiedziły kilkunastolatków po całonocnym słuchaniu muzyki grupy Judas Priest. Potem odebrali sobie życie. No jest to smutne. Być może nigdy się to nie wydarzyło, ale to jest jedna z tych takich historii, że no i wtedy, i oni, i generalnie trzeba po prostu tutaj zapobiegać i, i nie słuchać. Nie? Tak, znaczy, ja nie wiem, czy to się wydarzyło, czy nie. Jeśli tak, to jest to oczywiście bardzo smutne, ale z drugiej strony to jest właśnie typowa historia, typu grali w duma i potem poszli strzelać w szkole. Mhm. I, to, I tylko ten dum miał na to wpływ, absolutnie nic innego. Tak, no z, z, rzeczywiście, no, od, od słuchania metalu mogą ci Mateusz, już wypaść włosy, bo, bo moce piekielne, ale z drugiej strony, od walenia konia mogą ci urosnąć na rękach, więc jakoś tam szatan to wybór, przemyślał. Sprawnie. Wybór należy do ciebie. <grym> Możesz robić i to, i to, <grym> i wciąż mieć jakieś włosy, więc, <grym> więc też bez przesady. E, no i tak, no, tutaj też jest um, fragment tego tekstu. Czekaj. Jak się wydaje, poza wszystkimi innymi motywami, nazwijmy je metafizycznymi. Twórcy tej muzyki pragną całym sercem rolę grajka, w nawiasie, jeszcze raz przypominamy, niczego grajkom nie umując, zamienić na rolę rządcy dusz, przewodnika, szamana. Jednym słowem chcą być ważni kochani, lub znienawidzeni, jeżeli im na to przyjdzie ochota. Są tak bardzo oryginalni i non że zupełnie niczym nie odróżniają się jeden od drugiego. Oczywiście wszelkie uogólnienia bywają krzywdzące, ale trudno nie zauważyć tych procesów, zwłaszcza że sami twórcy mówią o tym chętnie i bez zbędnego kręskrępowania. Wydaje mi się, że w tym fragmencie mógłby zamienić dosłownie dwa, może jedno słowo, i pasowało do duchownych katolickich. Co, nie? <laughs> <laughs> Uniwersalne doświadczenie, no. Tak, tak, tak. No mamy tutaj też zdjęcie y, ilustrujące ten artykuł Wareckiego i Wareckiego, Warecki and Warecki, mm -hmm. y, z taką grunge'ową... Nie wiem osobą, nie wiem, czy to jest. Nie jestem w stanie tutaj rozpoznać, prawda, płci. Ale, ale, ale tak łapią się za głowę w ogóle, ma długie włosy i flanelową koszulę, no po prostu grancz na pełnej. Jeszcze bardzo... ma długie włosy. Jeszcze, Jeszcze ma włosy. Ma włosy. Hmm. Tak, tak, zarówno ale... I z tyłu są jakieś w ogóle malunki, takie, jak w jakimś opuszczonym budynku. Powiem ci szczerze, że ta estetyka, ona tutaj oczywiście ma straszyć, nie? że, że ta, ta osoba krzyczy do mnie jako do czytelnika, ale no mi robi tak miło w serduszku, jak widzę takie zdjęcie, bo to jest bardzo, bardzo. you oh. 96, aha, nie? 95. Aha. Tak, tak, tak. Ktoś tu się wybiera na pierwszy polski koncert Pearl Jamu w połowie lat 90. -tych. To jest, to jest to. No właśnie, i mamy tutaj no, typowe, jakieś takie, no nawet nie że belfrowskie, bo to jest po prostu amatorskie e, pisanie i gadanie o zjawisku. Nie? Jakaś taka sklejka różnych, e, różnych artykułów, jakichś zasłyszanych wypowiedzi i bardzo mocne tezy. Nie, nie wszystkie nagrania rokowe są wyprodukowane przez szatana, tylko część. No i to jest z jednej strony, z drugiej strony, ja się zastanawiam, czy ktoś w Kogito, wtedy naczelną była pani Katarzyna Droga, czy ktoś tam panuje nad tym, jaka będzie zawartość kolejnych numerów. W tamtym czasie jest tak, że na początku czasu pisma mamy jakieś zdjęcie nastolatki, zupełnie grzeczne zdjęcie. Jest jakaś po prostu ładna, nastoletnia dziewczyna, jest jej portret i tyle. No, bardzo grzeczna sprawa, ale w jednym z numerów z 97 roku, tak przeglądam, jest po prostu kurwa na wejściu akt. Ja nie wiem, ile Lat ma y, osoba na tym zdjęciu. Być może, wiesz, jest pełnoletnia, to nawet nie o to chodzi, nie? Tylko mamy takie czasopismo, gdzie zawsze jest po prostu dziewczyna w swetrze, a tutaj jeb w jednym z numerów jest y, dziewczyna, kobieta rozebrana. Do tego cytat z Eliota i do tego też y, jeszcze parę słów od Kogito. A jednak zaczyna się kwiecień, zaczyna się świętem żartów, kończy nocą Walpurgi, świętem czarownic i najdłuższym weekendem nowoczesnej Europy. Jakby. Ja, ja mam jakieś takie wrażenie, że oni nie zauważyli, że ta kobieta jest rozebrana, to znaczy mm. myśleli, że to jest jakiś taki sweter z jakimś deseniem, ale... Ale jest rozebrana. nie? I skąd to się bierze? Bo to nie jest czasopismo, w którym by się pojawiały inne gołe zdjęcia. Więc mam wrażenie, że tak na poziomie doboru tych tekstów, autorów i autorek jest tutaj dużo improwizacji, co jest urocze oczywiście, bo takie rzeczy się już nie dzieją. Ale mam wrażenie, że to poszło do druku z gołą babą, że tak powiem, i już nie dało się tego zatrzymać. Tak, to no niesamowite są te, te, te drogi, którymi kroczyła goła baba w, polskim, w polskich periodykach nie? popularnych. To zdjęcie swoją drogą jest całkiem ładne, tak by the way. On wyg wygląda trochę tak, jakby rzucili. Na tę dziewczynę albo takie mocne światło, albo wręcz rzutnik, z, z, który, który wyświetla, nie wiem, jakie elementy, tra cienie trawy, czy coś takiego. Wspomnę, że zdjęcie wykonała Izabela Czakalska, jest całkiem ładne, ale tak, dlaczego znalazło się w Kogito? Nie mam. Kurwa pojęcia, nie wiadomo. Nie, nie wiadomo. Zbaczając tematu, prawda, gołej baby, alkohol w Kogito się przewija i to dość, dość gęsto. Mamy w jednym z numerów z roku 1997 artykuł Pijak Licealista, który zauważa, że jak ktoś jest pijakiem, to niekoniecznie musi być albo z nizin, albo musi być kaczmarskim, albo w ogóle jakimś innym bardem Solidarności, ale że tak naprawdę choroba alkoholowa może dotyczyć również dzieciaki z dobrych domów, na przykład czytelnik Kogito. No i mamy tutaj nawet kilka jakichś takich, takich świadectw tych osób, które są bardzo młode i mogą mieć problem z alkoholem, tak? Na przykład. Znaczy, zakładam, że część z tych osób nie istniała, dlatego że prawdopodobnie jeśli autor, autorka artykułów Kogito miała do wyboru, albo zrobić jakąś, prawda, tej, pójść do liceum, wypytać ludzi, potem spisywać z dyktafonu po prostu do wypowiedzi. E, i, I też pamiętajmy o tym, że młodzi ludzie nie zawsze są chętni, żeby, coś, żeby tam dużo mówić, a już też zwłaszcza, żeby mówić o swoim problemie alkoholowym i tak dalej, to wydaje mi się, że ja bym na miejscu tego autora, autorki, oczywiście nie chciałbym oszukać, tak, i nie... Oskarżam tutaj redakcji o to, że oszukiwali, ale wydaje mi się, że niektóre z tych osób mogły nie istnieć. Niemniej, te same te historie, same te historie są, są, są dość ciekawe. Mamy na przykład Annę studentkę 22-letnią, która mówi, albo nie mówi, ale na pewno cytuję ją kogito w ten sposób. Wiem, że jestem alkoholiczką. Mam tego świadomość, odkąd okazało się, że nie mogę pić żadnych alkoholi. Wolno mi wypić jedno piwo. Co z tego, skoro na jednym piwie się nie kończy, dlatego wolę w ogóle nie zaczynać. Poza tym dosyć często popadam w stany depresyjne, wtedy myślę. Nie, o tym, jak byłoby fajnie upić się tak maksymalnie, aby o niczym nie myśleć. Wódka nie jest zła, tylko trzeba umieć z niej korzystać i tak dalej, nie? I tam myślę, że ona nie potrafi. No i właśnie, tak, no mamy tutaj takie typowo Polskie podejście do picia, które jeszcze w połączeniu z młodymi głowami, ja to pamiętam ze swojego dzieciństwa, tak nie wiem, no, muszę powiedzieć, że piłem wódkę tak przed 18 rokiem życia. No to w tym, w tym piciu było bardzo dużo jakiegoś takiego, taki, takiej, takiej rekreacji w ogóle, nie? Że o, teraz pijemy, kto wypije najwięcej tam szotów, nie? O, ten wybił 17, a pobije jego rekord na kolejnej imprezie, nie? No super, nie? Potem wszyscy się budziliśmy zażegani, ale, ale, ale nawet było fajnie, um, Ale właśnie, a propos tego, że te osoby z artykułu być może może nie istnieją. Tak, to świetna musiałaby być praca nad tym artykułem, że ta autorka, tutaj akurat autorką tekstu jest Joanna Konopko, jest, idzie przebrana za. Taką właśnie licealistkę. Powiedzmy, że ma już tam 32 lata, ale przebiera się za licealistkę, idzie do jakiegoś liceum, tam się kręci w kiblu, gdzie ludzie palą pety, opiera się o ścianę, pyta się przypadkowych ludzi co, A chlejesz, chlejesz, co tam, co tam... i tak. I z tego już całe historie. Oczywiście alarmowanie i zwracanie uwagi na to, że to może być problem wśród ludzi młodych, również nastoletnich jest spoko, nie? No, oczywiście z tego, tak. z tego myślę, że żaden z nas nie ma beki, ale... Ale tak, to jest ciekawe, zresztą takich artykułów wątpliwych jest tutaj więcej. Ale nie należy do nich tekst o studniówkach, właśnie. A propos takiego lifestyleowego wymiaru kogito, mamy tekst o studniówkach, o cenach, o trendach i tak dalej. Gdzie? Czy w lokalu, czy gdzieś tam na sali gimnastycznej? Jak to zrobić? Tutaj zaznaczę jeszcze, że kogito jest bardzo warszawskim czasopismem, to znaczy, no jednak tam przykłady są warszawskie, relacje są warszawskie, jakichś takich korespondencji zagranicznych, że tak powiem, jest niewiele. Ile kosztuje studniówka? Maturzysta ze Stasica z Warszawskiego Liceum kosztowała 120 zł ewentualnie osobę towarzyszącą 70 zł w nawiasie, czyli 190 od pary, czyli jest promka za plus jeden, ale to jest strasznie dużo w 97. To, to, to jest dzisiaj w chuj dużo. Bardzo dużo, no daj spokój, nie? I zresztą, jak komentują to uczniowie w artykule, to bardzo dużo. Za takie pieniądze można było spokojnie wynająć lokal, przecież składało się tyle osób, to prawda. Jak twierdzą uczniowie z dobiszewskiego ich studniówka kosztowała 50 nowych złotych, tak jak co roku nie było żadnych zniżek dla par. W Stalowej Woli Tarnobrzeskie w liceum imienia Kenu płacono od 100 złotych od pary, jak zwykle zabawa na terenie szkoły, w liceum społecznym i tak dalej. No jest ta rozkmina na temat cen, na temat wysokich cen. I skąd one się biorą? Bo tutaj Kogito jest na tropie pewnego skandalu, bo okazuje się, że co jest w sumie skandalem? Nauczyciele troszkę jebią uczniów na hajs. Przynajmniej niektórzy. Tutaj czytamy. W związku z wątpliwościami wielu uczniów i rodziców, w ubiegłym roku w jednym z warszawskich liceów dokładnie przeanalizowano listę wydatków, które zainteresowanym w nawiasie, to znaczy tym, którzy płacili, wydały się ogromne. Okazało się, że istnieją studniówkowe tematy tabu. Nikt ich nie porusza, bo jakoś niezręcznie przed maturą. Na studniówki zapraszani są nauczyciele od dawna nie uczący już w danej szkole. Oczywiście na koszt firmy, czyli maturzystów. Czwartoklasiści Często tego nie akceptują. Zaznaczę, to jest jeszcze przed reformą edukacji, tak? 9-9, czyli mamy cztery klasy w liceum. Wydaje mi się naturalne, że zaproszono profesora, który nas uczył, a potem odszedł ze szkoły, twierdzi jedna z uczennic. Nie rozumiem jednak, dlaczego na naszą studniówkę zapraszani są ludzie, z którymi nigdy nie mieliśmy kontaktu. To, to prawda. W wielu szkołach do studniówkowego rachunku dołącza się również śniadanie maturalne. Uczniowie protestują, przecież tak naprawdę w czasie matury prawie nikt nie istnieje. No, tak, ale muszą przecież coś jeść, pytający podczas matur nauczyciele. Znam liceum, w którym panuje bezwarunkowy zakaz picia alkoholu na studniówce. No to, wydaje mi się, że to bardzo często się nawet mm -hmm. działo. Nie? Jednak rodzice maturzystów przemycają go dla pedagogów. Z kolei uczniowie piją w szkolnym kibelku. No to to jest znane akurat, to się nie zmieniło. Znaczy nie ale, wiem, czy się zmieniło, nie, tak takie... za czas w każdym razie, tak? Za naszych czasów, tak, było, tak, to... tak, tak. tak. Zakładamy, zakładamy że, to się, że to się nie zmieniło. No, czyli jest wałek, po prostu to tłumaczy te, te wysokie ceny. Tak, no to jest typowe opowieści z kraju, który jeszcze trochę jest nieogarnięty transformacyjnie więc jeśli men nie daje pieniędzy na przykład na to, żeby, żeby odpytujący nauczyciel e, prawda, podczas matury miał co zjeść w ogóle podczas paru godzin odpytywania, no to no taką Kombinujemy i, i walimy na kasę. No, nawet nie uczniów, tylko rodziców uczniów, nie? Więc to już jest wiesz. No i tak, no rzeczywiście, 190 zł w 97 to jest. no. Ja, ja przypominam sobie, że koncerty w Stodole, w klubie Stodoła, takie duże koncerty zamknięte i tak dalej, w okolicach 2003-2004 roku kosztowały 30-35 zł, nie? A studniówka 190 zł, nie? No to panie, co to mhm. jest? Dzisiaj potrafią. No może już dzisiaj nie, ale dwa lata temu, trzy lata temu, przed pandemią powiedzmy, tyle kosztować potrafiły takie koncerty fajnych gwiazd w ogóle gdzieś tam w Polsce, nie? Takich zagranicznych, więc what the fuck? No rzeczywiście, what the fuck? No ale tak, no ale jak się chciało przyprowadzić dziewczynę, to trzeba było wyskakiwać z 70 zł. Było to dość bezlitosne, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak się fajnie wtedy w Polsce żyło. I, I ciekaw jestem, ile osób po prostu rezygnowało ze studniówki, dlatego że... Welp, tak? Nie było ich stać na to, żeby... Znaczy, rodziców nie było stać na tak. to, żeby, żeby dzieciak poszedł. Um, tak, no, jeśli chodzi um, o, o lifestyle, no to um, oprócz tekstu o studniówce mamy też tekst o snobizmie. I ten tekst jest... Um, jest dziwny, dlatego, że o kim myślisz, kiedy myślisz snob? Na przykład ja myślę o... Po pierwsze, czytelniku Kogito. Po drugie, po drugie, myślę o, o, o osobie, która aspiruje na tyle mocno do pewnych, prawda, do pewnych środowisk, że będzie przekonywała tych wszystkich, te, te wszystkie osoby do, do tych środowisk należące, że, że, że nie wiem, bardzo lubi jazz, albo bardzo lubi, nie wiem, tam europejski arthouse w kinie, czy coś takiego, nie? I to jest jedna z definicji. Dopuszczam, że istnieje też druga, że snobizmem można po prostu, że snobem można po prostu nazwać szpanera, tak? Gościa, mm -hmm. który nosi jakieś zajebiste ciuchy, kogoś, kto, 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 kto ma, nie wiem, lubi się, prawda, mieć na druku Różne loga, logotypy na sobie, tak? I to jest druga definicja. I ten, i, ale przy czym obie te definicje dotyczą bardzo różnych postaw, nie? No bo je, i jedno jest raczej związane z, e, z, z osobami dorosłymi, tak? Które chcą się znaleźć w jakimś środowisku, a drugie dotyczy dzieciaków raczej po prostu, ewentualnie osób dwudziestoparoletnich. Wydaje mi się, że. Oprócz, nie wiem, detektywa Lutkowskiego niewiele jest osób po 40, które chce zrobić wrażenie na ludziach wokół ciuchami, które mają na sobie, nie wiesz, jakby. I ten tekst miesza oba, o, oba, oba te, te podejścia w sposób no, w kurde dziwaczny, nie? Tak, 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 to jest tekst o Lisiewko, czyli tej wspomnianej dzisiejszej naczelnej kogito, młode snoby są wśród nas. Jest jeszcze trzecia definicja, czyli Krzysztof Zanussi po prostu, nie? Tutaj, <laughs> hey. że, żeby to uzupełnić. No i właśnie, masz rację, to jest jakiś taki przedziwny miks, poza tym, że to słowo no, w sumie wyszło trochę z użycia, też ludzie się fleksują na, i, na inne rzeczy dzisiaj powiedzmy, ale tutaj czytamy snobem jest taki człowiek, który z całej literatury uznaje tylko kawkę, kortazara, kamusa czy prusta. Z muzyki jazz i klasykę z malarstwa, dzieła formalistyczne, do teatru chodzi tylko na sztuki Becketta i Ionesco czy Wildera. Cała bieda w tym, że między Wilderem i beketem, jazzem a techno istnieją takie różnice, że jeśli ktoś uwielbia to wszystko naraz, znaczy, że nie uwielbia naprawdę niczego. Jest to więc tylko intelektualne snobowanie się na nowoczesność. No nie wiem, bo to troszkę mi przypomina w sumie a propos wywiad, jakiego udzielił Krzysztof Zanussi lata temu do gazety telewizyjnej, do tego dodatku, do wyborczej. I on tam tłumaczył, chyba wywiadującej, że no, jeżeli naprawdę kocha pani muzykę Schuberta, to nie ma szans, żeby lubiła pani Depeche Mode. Jeżeli ktoś mm -hmm. lubi dobre jedzenie, to nie sięgnie po hamburgera i tak dalej. Więc w sumie ten wstęp tutaj, ten taki lidzik też jest snobistyczny tak naprawdę. Um, jakieś to jest troszkę... Bezsensowne. Dalej jest mowa między innymi o ciuchach. Jakub, student dziennikarstwa, czy istnieje, czy nie, tego nie wiemy. Nic na to nie poradzę, że noszę wyłącznie spodnie Lewisa, Lewisa. Uważam, że mają one najlepszy krój, ale czy już z tego powodu muszę być uważany za snoba? Przecież większość ludzi nosi teraz markowe ciuchy. No, chyba nie większość, tak szczerze nie, mówiąc, w 97. Wciąż w, chyba nie większość. Tutaj zresztą jest konkretna cena: chodzi o, o niezidentyfikowany ciuch z metką Cottonfielda, tak? Jakiś ciuch z Cottonfield, kosztuje ponad 300 złotych. To jeszcze więcej niż studiówka w Polsce, więc no to jest troszkę troszkę przegięcie. Natomiast ciekawa jest opowieść na przykład o o pewnym siebie Mariuszku, który po prostu dał się schwytać, tak, który był snobem, no ale właśnie raczej słowo pozer, nie, jeżeli ktoś udaje na przykład, zresztą nie uprzedzajmy tutaj rozwoju wypadków, mm -hmm. pewny siebie Mariuszek, mianowicie jest to fragment tekstu pod tytułem na Stendala. Nie tylko dziewczyny lubią być snobkami, okej, okay. panom też niczego nie brakuje w tej materii. Pewien student ogrodnictwa bardzo chciał zaimponować nowo poznanej dziewczynie. Zaprosił ją na romantyczny spacer po uczelnianym parku. Opowiadał o Salwadorze Dalim, o ostatnim jazz jamboree, dosyć pogardliwie wypowiadał się na temat swych kolegów z Akademika. Uważał ich za prostaków. I może by mu w końcu udało się, czytam tak jak jest, i może by mu w końcu udało się zaimponować dziewczynie, gdyby nie jego wpadka w literaturze. Malarstwo nie było mocną stroną Pauliny, ale literatura francuska tak. Pewny siebie Mariuszek wypowiedział ładne zdanie o Stendalu i podchwyciła to Paula. Chłopak był zaskoczony jej wiedzą i oczytaniem. W końcu był zmuszony poddać się i przyznać się do tego, że tak naprawdę to tylko kupił sobie w klasie maturalnej pustelnię parmeńską, ale nie zdążył przeczytać. Czar prysł jak bańka mydlana. No to. Vlastně... Božný... Snobowanie to raczej jakieś takie, nie wiem, przekonanie, że te moje zainteresowania, jakieś takie inteligenckie one są po prostu z założenia czymś lepszym, i ja nie będę sięgał po to jakieś gówno popkulturowe, a nie udawanie, że się coś czytało, gdy się nie czytało. Nie? Więc tutaj bardzo dużo tropów jakichś, które się wzajemnie znoszą, mam wrażenie. Tak, i też bardzo dużo błędów jest w tym tekście. Jak, zwłaszcza jak na pismo dla piątkowych uczniów uczennic, tak to jest, to jest bardzo dziwne, że tam Cottonfielda jak próbowali odmienić, to tam jest bez, bezsensowne. Potrów, uh -huh. e, jest zamiast jazz dżambur, jest jazz dżambur. Nie znam tego festiwalu, ale <grym> być może coś nowego próbowali rozkręcić w latach 90. E, no jest tego więcej i to jest, to jest akurat interesujące. No tak, no jest ten tutaj widoczny podział na sztukę wyższą, sztukę niższą, bardzo, bardzo wyraźny podział, który e, no już wtedy był tak naprawdę nieaktualny. No się no, przypominam, Palm Fiction to było w kinach trzy lata wcześniej, nie? więc, więc i, i, i było oczywiście więcej tekstów kultury, które no dyskutowały z tym, czy ten podział ma cokolwiek wspólnego z, z czymkolwiek już dzisiaj, tak. E, I czy, czy, czy jednocześnie nie można, no, nie wiem, nosić wiesz, bluzki Cottonfielda i majtek Cotton World? Moim zdaniem można. I. <laughs> Takie, takie proszę Ciebie mam tutaj. Porada. Porada, tak. Um, ja swojego <grym> nie widziałem dawno y, y, żadnych, żadnych, żadnej bielizny Cotton World, wiesz, tak w przestrzeni publicznej. Być może dlatego, Aha. że nie bywam w odpowiednich, w odpowiednich miejscach, ale ciekaw jestem, czy ta marka, jak się ma dzisiaj ta marka, nie? <grym> jest to, jest to ważny... procent <grym> mężczyzn <grym> dzisiaj nosi Cotton World wciąż. Jest to ważny, ważny kontekst tutaj. No, ale jest tutaj, tak jak mówiliśmy, dużo rzeczy, które... No, gdzieś tam zniknęły w odmentach czasu, już o tym raczej nie pamiętamy. Przynajmniej my tak mieliśmy, że okej, okay, było coś takiego, mianowicie tutaj Kogito pisze o zjawisku. Właściwie to jest materiał sponsorowany, ciekawostka. 97 i pisze o zjawisku. Au oper albo operek. Oper to oczywiście z zagranicznego, a operka to takie spolszczenie. O co tutaj chodzi? O możliwości wyjazdu do Stanów Zjednoczonych albo do jakiegoś tam kraju w Europie Zachodniej, typu Francja. To jest oferta tylko dla młodych dziewczyn, dla cudzoziemek, które no właśnie w zamian za wikt i opierunek zajmują się dziećmi u jakichś tam państwa w Stanach Zjednoczonych, zajmują się domem. No właściwie jest to pomoc domowa, tylko w zamian masz ten nocleg, masz możliwość. Nie wiem, poszlifowania języka, masz możliwość mieszkania w innym kraju. W przypadku Stanów, to jest o tyle istotne, że Mieliśmy ze Stanami umowę dotyczącą właśnie tych operek i można było po prostu od ręki, w miarę od ręki dostać wizę, no i tam do tego na miejscu jakieś tam kieszonkowe, więc były agencje, które zajmowały się tylko i wyłącznie tym i załatwiały tego typu, no, pracę, tak to należy, należy nazwać. No nie jakieś tam kieszonkowe, bo to było według tego tekstu Skogito 460 dolarów miesięcznie, no to jest całkiem spoko tak naprawdę, jak na wtedy, to, to, to dziewczyna wracała, prawda, z kieszeniami pełnymi, prawda, dolarów. A nie wiem. I, 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 prawda, te alufelgi i wszystko inne, o czym śpiewał Paweł Kukiz w piosence "Cały Mnie. Tak, oczywiście te wymagania dotyczące operek były, e, były dość ścisłe, tak, że tam do 26. roku życia, ale od 18. Niezamężna, bezdzietna, bez nałogów i tak dalej, i tak e, dalej. No to jest, nie wiem, wydaje mi się, że to, to, to jest interesujące, później były jakieś takie opcje, być może one istniały już wtedy, nie, ale za moich czasów typu work and travel i do dziś trochę, trochę żałuję, że, że, że nie wziąłem w czymś takim udziału, szczerze powiedziawszy. A przy czym te, te, te operki to jest dość nie jeśli chodzi, powiedzmy, o takie traktowanie tego, że to. No, że wiesz, że to zawsze musi być kobieta. Jeśli pomoc domowa, to kobieta. Jeśli babysitting, to to, to kobieta. Młoda, bezdzietna, w sumie czemu bezdzietna i w sumie czemu niezamężna. Tak z jakiego powodu? Nie? Czy to jest, nie wiem. To trochę brzmi, jakby próbowali ściągać z biedniejszych krajów młode dziewczyny, które komuś się tam spodobają, już tam zostaną. No brzmi tak średnio, nie? to prawda. Trochę sleazy, nie? Oczywiście pewnie to się nie zawsze działo i jak się poszuka trochę w internecie, to są e, fajne historie, tak? Nie wiem, z jakimiś dziewczynami też tam, z Ameryki Południowej, które przyjeżdżały do Stanów i miały fajne relacje z tymi rodzinami i tak dalej, ale ta lista wymagań jest taka, nee, no nie wiem, dzisiaj by pewnie raczej nie przeszło i pewnie, chociaż nie wiem, no to istnieje do dzisiaj, więc nie wiem, czy by nie przeszło, nie? Tylko nie wiem, czy w tej samej formie. Tak, no nie jest to pewnie aż tak atrakcyjne jak, jak wtedy możliwość takiego wyjazdu, ale ta to, tak, to, to jest tekst sponsorowany w Kogito I co my tam mamy jeszcze? Kogito to było też takie pismo, które sporo pisało o perspektywach. Tam jest dużo jakichś takich porad dotyczących studiów, ale też dotyczących dalszej kariery zawodowej. I troszkę tam sobie w kogito, tutaj akurat tekst Krystyny Prostak, troszkę tam tłumaczono te nowe jednak z perspektywy 97 roku. Dalej, nowe zawody. Jest tekst o agencjach reklamowych. Facet od reklamy to jest tytuł Account Art Director i Creative Director, bo tutaj ery. Uciekło. W Kogito to się dużo rzeczy dzieje, jeśli chodzi o korektę, mm -hmm. tak jak tutaj mówiliśmy. Direktor. Ta, tak, Creative Director. E. Um. <laughs> Więc jest mowa o tym, jakie to jest w ogóle świetne i atrakcyjne bycie w takiej agencji reklamowej. Jesteś tam dwudziestoparolatkiem, zostajesz tym copywriterem, i jesteś właściwie w centrum świata, nie? Tak naprawdę. Super pieniądze, super środowisko, obracasz się wśród socjety. No to są takie rzeczy, które dzisiaj już nie brzmią aż tak aktualnie. Nie? Tak, tutaj jest też mowa w tym tekście o stresie związanym z, z pracą w agencji, tak? Że um, jak każdy medal, taki ta praca um, ma dwie strony, taki praca w reklamie ma dwie strony. O, zajęcie to daje możliwość obracania się w wielkim świecie, poznawania bardzo znanych ludzi, zarabiania dużo powyżej średniej krajowej. Z drugiej strony tam nierzadko trafia się wśród samych reklamiarzy taka opinia jak 25-letniego Janka, dwa lata stażu. Ludzie, którzy trafiają do agencji to młode gnojki, które dla forsy to zrobią wszystko. Będą pracować po 14 godzin albo dłużej. Zrobią najgorsze świństwo, żeby, awan ty żeby tylko awansować, żeby przestać być asystentem i mieć w końcu kogoś pod sobą. Wszystko w wielkich uśmiechach i przyjaźnią i tak dalej, tak dalej. Typowe historie. E, no oczywiście, że otarłem się rodzaju, powiedzmy, postawy w trakcie moich tam doświadczeń z agencjami reklamowymi, ale wydaje mi się, że tego typu, prawda, te legendy o, o, o pracy w reklamie, czy też pracy w mediach, to jest taka trochę samo spełniająca się przepowiednia, nie? No bo, no bo mamy, mamy dzisiaj nawet, ostatnio był tekst o, o, o redaktorze naczelnym presu magazynu press, który, który mobbingował swoich, swoich pracowników, pracownice. No i tam oczywiście, kto się w tym tekście wyborczej wypowiadał, no zawsze wkracza na scenę Żakowski wtedy w pelerynie i mówi, nie no, to przecież w, tym, w tej branży normalne, no wszyscy tak robią. Tak samo on tam bro, bronił Tomasza Lisa, że no może trochę krzyczą na, na tych tak ludzi i tam może ich trochę mobbingował, ale kto nie mobbinguje w tym w tym, w tym biznesie? No jeśli wszyscy wiemy, że tak jest i wchodzimy już do tej branży, wiedząc, że tak jest, no to tak będzie i to są konkretne branże, o których, znaczy branża medialna jest konkretnym miejscem, o którym często mówi się właśnie w tym konkretnym kontekście, a na nie mówi się w ten sposób, o nie wiem, o, o branży kolejarskiej, tak, że nie mówi się, że na kolei to też tam jest dużo stresów, zakładam. Jak ktoś coś spieprzy, to jest nerwowa atmosfera, nie? Ale nie mówi się o kolejarzach jako o ludziach, którzy bardzo mocno mobbingują, nie? Mhm. Jak jakaś jest afera na kolei, to nie sądzę, żeby wyszedł jakiś gościu z kolei i powiedział: No, to od lat było tak na kolei. Wszyscy wiedzą, że tak jest, to jest normalne, <laughs> tak. nie? No, wydaje mi się, że po prostu jak tworzysz legendę na, na temat swojego środowiska, to po prostu tak będzie, no i nie pozbędziesz się tej łatki, bo sam sobie ją e, przykleiłeś. Tak, tak, tak. I potem jakaś legenda kolejarstwa mówi o tym, że, no, może to jest chuj, ale jaki kolejarz w ogóle, nie? To, 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 to jest fachowiec, to, to jest tego typu sytuacja rzeczywiście. No tak, tak, tak. Te, te rzeczy się wydają znajome, a jednocześnie jakieś takie już po prostu, no też trochę życzeniowe, właśnie to, że ty już jesteś po prostu w show-biznesie tak naprawdę. Mm -hmm. Jak jesteś copywriterem i układasz tam piosenki o lodach, nie tam do reklam. Z całym szacunkiem, oczywiście dla tej roboty, bo wydaje mi się, że bywa absolutnie niewdzięczna. Ale to był rok 97, a my robimy po prostu szybki przeskok do roku 99. Dlaczego? Dlaczego nie mówimy o 98? Nie interesujcie się, to są nasze wybory. suwerenne, Bo nie istnieje. Bo w 98 pojawił się Wiktor, ósmoklasista i my z szacunku dla tego roku i dla tego periodyku przeskakujemy od razu do 99 roku. A tam, tam nowa szata graficzna, Kogito jest już no wtedy naprawdę fancy, fancy czasopismem. Jeszcze bez gwiazd na okładce, ale już jest a, poskładane jak złoto. I znajdujemy tam wywiad z Bogusławem Lindą, który oczywiście nie był wtedy częścią młodzieży, ale myślę, że jako idol młodzieży się w dalszym ciągu w 1999 roku sprawdzał. I mamy pytanie pierwsze: jakiego pytania nie zadano panu nigdy, a chciałby pan na nie odpowiedzieć? Nigdy nie zapytano mnie, czy mam coś ciekawego do powiedzenia, a na to pytanie chętnie udzieliłbym odpowiedzi. Nie mam nic ciekawego do powiedzenia. I jest to Bogusław Linda, ironiczny, prawda? Mocny, nonkonformista. Czy ta sama młodzież, to pytanie, która oglądała Pana w psach, obejrzy Pana Tadeusza? Linda, nie mam pojęcia. Znaczy tak, no to dobra odpowiedź. Tak, ale nie? no oczywiście Bogusław Linda jest ironiczny, ale pamiętajmy, że też jest dziadem, bo tutaj pytanie w kilku filmach, właściwie stwierdzenie, w kilku filmach, w których Pan zagrał, wiele jest scen brutalnych, pełnych przemocy. Takie filmy wpływają niekorzystnie na psychikę młodych ludzi. I odpowiada Linda, uważam, że o wiele więcej okrucieństwa jest w grach komputerowych, i zastanawiam się, dlaczego o tym mówi się mniej. Ja szczerze mówiąc, nie mam takiego wrażenia, żeby o tym się mało mówiło. Pomijając już to, że tak. tego typu odpowiedź jest nie fair wobec całego zjawiska gier wideo i że to jest jednak takie, takie dziadowskie gadanie, to żeby ten temat był pomijany w tamtych czasach, to nie. Nie, nie był absolutnie i, i wiedzą o tym wszyscy ci, którzy czytali wówczas gazety gamingowe, tak? Czy, czy tam jakiś Secret Service czy coś, bo mówiło się o tym bardzo dużo, ale też nie wiem, no. Twórcy po prostu gier wideo i, i brutalnych filmów są trochę jak ci spider Spidermeni z tego mema, tak? Ze starej kreskówki, tak? Którzy tak. wskazują palcem na siebie mm -hmm. tylko nawzajem, że spójrzcie tam, tam też jest dużo brutalności e i, i tak dalej, no, nie? I tak, pomijam już pytanie z tezą, że takie filmy wpływają niekorzystnie na psychikę młodych ludzi, Wszystkich młodych ludzi i tak samo niekorzystnie? Co to jest za w ogóle, uh -huh. za, za, za pchanie jakiś wzór? No, no tak, tak, ale Bogusław Linda jest jedną z tych osób, z którymi jako dziennikarz na jakiś czas wolałbym nie robić wywiadu, dlatego że widziałem parę wywiadów z Bogusławem Lindą i czytałem parę takich wywiadów i one często tak wyglądają, niestety. I oczywiście artysta ma prawo do tego, żeby, żeby w ten sposób odpowiadać na pytania, tak? W ogóle może być niechętny osobom, które przeprowadzają wywiady, ale. No jest to taka trochę bucera i w takich sytuacjach trochę empatyzuje mimo wszystko z osobą, która wywiad przeprowadza, tak? No bo, no bo, mhm. no bo wiesz, no, pewnie też byłeś w takiej sytuacji, że jakiś but się trafił i o Jezus Maria, już kończmy tę rozmowę i do domu, bo, bo tak. Mm, słuchaj, no ale skoro rok 99, to nie możemy nie wspomnieć o tekście, który nazywa się Taki miły chłopiec, to jest reportaż... Wydaje mi się, że może być ten reportaż zmyślony, chociaż ja nie jestem pewien, prawdę powiedziawszy, ale jeśli nie był zmyślony, no to potraktujmy go tak, jakby nie był zmyślony, tak? No i ten, ten reportaż zaczyna się od mocnego lidu. Mówią, tutaj cytuję, mówią, jeśli nie mieszkałeś w akademiku, to nie znasz studenckiego życia. Dla Moniki i Beaty życie w akademiku stało się gehenną. I człowiek sobie myśli, kurde, jakby jeśli tekst nazywa się Taki miły chłopiec mhm. i zaczyna się od takiej tezy, że dla dwóch dziewczyn stało się gehenną, to, nie wiem, pewnie jakaś przemoc seksualna, może, może w ogóle jakiś, jakiś inny rodzaj przemocy. A może, no nie wiem, no. To raczej nie chodzi o to, że ktoś robił głośną imprezę na przykład na piętro wyżej, nie? Co się okazuje? O co chodzi w tekście? Eee, okazuje się, że w tekście chodzi o kolegę, który co robił? Już czytam. Oprócz mnie i Moniki w pokoju mieszka jeszcze Ewa. Od początku całe dnie spędzała w akademiku, a nocy na imprezach, opowiada Beata. Pewnego razu wszedł do naszego pokoju kolega Ewy. Miał pomalowane rzęsy, puder na twarzy i wyzywające ubranie. Pomyślałam, że w końcu każdy ma prawo być taki, jaki chce. Nie można kogoś dyskryminować za wygląd, prawda? Beata patrzy na mnie, szukając potwierdzenia swoich słów. Co chwila sięga po kubek z kawą, Aha. opowiada dalej. To jest bardzo taki dramaty dramatyczny moment, że ona ma te w rozstrzęsionej dłoni, tak przesądze się dłoni trzyma kubek z kawą, ale czytam dalej. Na moją zdziwioną minę, Beata reaguje uśmiechem. On niesamowicie celebruje sw swoją kobiecość, w cudzysłowie. Niejedna dziewczyna aż tak o siebie nie dba. Wyobraź sobie, że codziennie przychodzi do ciebie jakiś facet i z twojego pokoju robi zakład kosmetyczny. Czasami czuć od niego męski zapach, czasami damski. Parę razy miał pomalowane paznokcie, używa szminki. Któregoś razu rozebrał się do Majtek i zaczął łazić po pokoju, przymilając się do kolegów, którzy mnie odwiedzili. A Majtki miał takie burdelowe, z samym sznurkiem z tyłu, i do tego ten wzorek kopulujący biedronki. <laughs> Eee, znaczy, dobra, to ostatnie zachowanie jest rzeczywiście chujowe, w sensie jeśli kład, pokładał się na chłopakach i tam ten, no to to, to jest rzeczywiście słabe, ale i, i wszystko, co jest przed tą historią, no nie wiem, no po prostu macie chujowego gościa w akademiku i tyle, nie? Wiesz, to ostatnie jest chujowe, ale to, to było wcześniej... Nie jest jakoś specjalny. No nie wiem, no może wtedy było rzeczywiście kontrowersyjne, ale policja nie no, tak, tak. No, no tak jak czytasz o tym, że czasami czuć od niego męski zapach, czasami damski. O kurwa, straszne, no. No i jeżeli on akurat popsikał się tak zwanymi męskimi perfumami, a wy damskimi jesteście w jednym pokoju, to Sytuacja jest identyczna. Czasami czuć męski zapach, czasami damski, to nie jest nic strasznego. Ale to, co sprawia, że można podać wątpliwość, prawdziwość tych bohaterów, to jednak te kopulujące biedronki na majtkach mm. burdelowych z samym sznurkiem z tyłu. Zakładam, że chodzi o stringi po prostu. Nie wiem, czy to słowo jeszcze wtedy nie weszło jakoś do języka, ale ten sam sznurek z tyłu to, to raczej to. No nie wiem. no Ten kolega rzeczywiście mógłby się nie pokładać na osobach, które tego nie chcą, ale tak poza tym, to jest słowa. O tym, że jest zadbany i że lubi korzystać z kosmetyków, nie? Więc jakby można to przeżyć. Są, są gorsze rzeczy na świecie. I czytamy dalej w tekście Anny Walczak. Beata tłumaczy mi, że Bartek ciągle zmienia kolor włosów. Od białego do czarnego przez wszystkie możliwe odcienie. Co jest tutaj problematyczne, jeśli chodzi o takie współegzystowanie? Na zasadzie, ja nie, nie mogę tego znieść. Balejasz dzisiaj. Ja jeszcze niedawno miał kasztadow. No, jakby... Kurwa, nie? Jakoś co tak wygląda Beata, że jesteś, że jesteś homofobką albo coś, że. Ogóle... Nie, no poczekaj, stop. Ona ma po prostu wątpliwości. Tak, tak. I Beata wspomina, kokietował moich kolegów odzywkami. No, chłopcy, którymi pomaluje włosy z tyłu. Na krótką metę to może być nawet śmieszne. Beata wzdycha, potem już nie. Chłopcy się strasznie wkurzyli, a ja jego jeszcze wtedy broniłam. Mówiłam, że jest inny i nie można go za to prześladować. Czyli w sumie to kumałaś Beata coś w tamtym czasie. Chłopcy się strasznie wkurzyli. Podejrzewam, że chłopcy wystraszyli się, że mogą nie być hetero, nie? Że proszę tego nie sprawdzać! błagam, proszę tego nie sprawdzać! Ja chcę być przekonany, że, że mi nie uwiedzie żaden kolega. Nie, no jakby w połączeniu i w ogóle z grafiką, która jest tutaj przy tym tekście jakaś taka dziwna porcelanowa lalka, i w połączeniu z tym tytułem i z, z lidem. To faktycznie zapowiada coś dramatycznego, nie? To zapowiada jakieś morderstwo albo, albo okultyzm, chociaż, a potem chodzi po prostu o to, że goś farbuje włosy. No, jest, to, jest to niezły kawałek tekstu. Tak, tutaj też mamy fragment, że tam Bartek przychodził coraz częściej. Pewnego dnia dziewczyny sobie uświadomiły, że nieproszony gość im tylko zawadza. Skąd ma tyle czasu na przesiadywanie w akademiku? Beata wyjaśnia, że Bartek nie ma mieszkania. I tutaj cytat z Beaty. Pierze tę swoją okropną bieliznę, przebiera się i ciągle mówi o swoich doświadczeniach seksualnych. Razem z Ewką udaje. Akty kopulacji e, i tam, i tak dalej, i tak dalej. No, i tutaj oczywiście jest jakaś tam forma pewnie atencji, takiej rozumianej, że ktoś może czuć się niekomfortowo z tym, że gość mówi o seksie. No, nie, nie, nie wiem, co to jest sytuacja do końca, no nie? Ale przemieszane są sytuacje, które są rzeczywiście kontrowersyjne i które mogą być niefajne nie dla osób towarzyszących, tak? A, a z drugiej strony mamy pierze te swoją bieliznę i przebiera się. No, to nie jest ten sam kaliber, nie? A jest... Tutaj jest jeszcze uwaga od autorki, że Beata mówi to z miną pełną obrzydzenia. Mm -hmm. Pierze ciuchy i się przebiera. Beata, masz problem poważniejszy naprawdę niż ten gość. No. Tak, no i tam pod koniec tekstu mamy, mamy, prawda, mocną puentę, która jest bardzo typowa dla pewnych, prawda, światopoglądów. Mianowicie mówi Beata, on i Ewka nawet nie wstydzą się mówić w naszej obecności o swoich złodziejskich sposobach. To chodziło o to, że on nagle się okazało, że kradnie. Ten dzieciak chwali się na prawo i lewo tym, że idzie do łóżka z przygodnie poznanymi facetami, a potem ich okrada. Może być zarażony jakimś świ świństwem łącznie z HIV. Stop na chwilę, Beata, też możesz, by the way. Jeśli mm. prowadzisz seksualnie, nawet jeśli nie, to też możesz, więc like, you know. E I dalej cytuję Beatę. Boimy się tego, bo przecież używa naszych ręczników, pomadki, tuszu do rzęs, pudru. Jak długo można znosić popisy i fanabery z boczeńca? I teraz, jeśli ten tekst jest opisem prawdziwej sytuacji i, i ta istnieje naprawdę, Bartek i FK też istnieją naprawdę i tak dalej. No to jest to jakiś znak czasów i dowód na to, jak bardzo y, nie potrafiliśmy pisać wtedy, odnosić się do, mm -hmm. do queeru y, i jak bardzo to było dla nas obce, jak łatwo przechodziły przez gardło słowa typu zboczeniec, a z drugiej strony, jak bardzo nie potrafiliśmy rozróżnić, y, która sytuacja jest, jest neutralna, typu że goście przebiera, a ty, która nie jest neutralna, typu goście pokłada w majtach na jakiś gościach, który sobie hmm. tego nie rzucił, tak? Więc tak. A, a jeśli ten tekst jest nieprawdziwy, to wstyd kogito, dlatego że. Próbowaliście robić jakąś dziwną nagonkę homofobiczną w ogóle, czy kulfobiczną, tak naprawdę szerzej, w swoim czasopismie dla, dla dzieciaków, więc i nie wiem po co tak naprawdę mm -hmm. nie wiem, w jakim w jakim celu, więc. Uh. Tak, tak, tak. To jest taki tekst, że masz wrażenie, że to po prostu jest szkodliwe, niezależnie od tego, jaką drogę przeszliśmy od 99. Jakby ja wiem, że wtedy inaczej się traktowało i dziś jest z tym problem, bla bla bla, jakby doskonale o tym wiemy, ale że to jest naprawdę jakieś takie kurwa dziwne szczucie. Tym bardziej, że 90% tego tekstu jest faktycznie o tym, że gość maluje rzęsy. Um pojawia się zarzut dotyczący tego, że kradnie, no jest to zarzut faktycznie, tak, złodziejstwo jest chujowe, ale nie nazywa się go tutaj złodziejem, tylko raczej zboczeńcem. I mówi to ta sama Beata, która jeszcze chwilę wcześniej e, przekonywała, że no gość jest inny po prostu niż tam większość facetów i że nie można go za to, e, za to jakoś ganić. E, dziwne, dziwne rzeczy, jeżeli Beata istniała i istnieje dalej, to mam nadzieję, że troszkę zluzowała i troszkę się przekonała, że, <laughs> że nie jest to aż takie niebezpieczne, że złodziejstwo może słabo, ale generalnie Farbowanie włosów. Czemu nie, czemu nie? Mamy też w Kogito poruszane tematy różnych używek, nie tylko alkoholu. Mamy między innymi narkotyki, proszę pana. I co tutaj czytamy w dziale, znaczy nie w dziale, tylko znaczy w dziale top temat, ale, ale, ale no właśnie tym top tematem, w którymś miesiącu roku 99 były właśnie dragi. I cóż czytamy? Czytamy takie, taką listę, listę substancji. I przy każdym punkcie autor Dariusz Sarzyński em, pisze, w w jakim stopniu, o ile bardziej niż alkohol uzależnia jakaś tam substancja, tak? To mi bardzo przypomina te narracje narkotykowe, które, które sobie tam krążyły w latach 90., że, że no wystarczy, że tam marihuana, to trzy razy zapalisz i już po prostu masz życie z głowy, a kokaina to cztery razy weźmiesz i tego, nie? Czy tam dwa razy. I no, oczywiście że są bzdury, mhm. dlatego że wiele zależy od osoby, która po prostu przyjmuje substancje i tyle. Natomiast czytamy też na przykład, że LSD. Nie? Uzależnia 100 razy bardziej niż alkohol. 100 razy bardziej. Jak to policzyć w ogóle, że 100 razy? Gdzie, nie? Gdzie to jest jakaś wartość? Nieważne, no. Ale czytamy dalej. Powoduje skurczę serca, podnosi ciśnienie krwi. To jest akurat prawda, że podnosi ciśnienie krwi. E, Dłuższe zażywanie uszkadza mózg i tak dalej. Za jedną porcję trzeba zapłacić 25-35 zł. Wydaje mi się, że te ceny są trochę zawyżone. Mm -hmm. Bo jak ostatnio... A co ja zresztą będę mówił? <laughs> Nieważne. W każdym razie... E... Czytamy też, że marihuana uzależnia 20 razy bardziej niż alkohol? Ja, ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, no są to jakieś bardzo dziwne rzeczy. Powiem tylko tyle, że profesor Nat, David Nat, który, który, który zajmuje się narkotykami w pracy naukowej, no nie zgodziłby się raczej z tymi tezami dotyczącymi tempa uzależnienia powiedzmy po zażyciu jakiejś substancji. Tak, dużo jest tutaj jakiegoś takiego info rzuconego po prostu beztrosko i opierającego się na niewiadomych danych. Rzeczywiście, amfetamina uzależnia 200 razy bardziej niż alkohol. No jakby w ogóle wartość liczbowa, tak jak powiedziałeś, nie ma tutaj zastosowania. Jest to jakoś tak rzucone i zostawione, na przykład przy heroinie nie ma mowy o tym, na ile jest uzależniająca, a z tego co wiadomo, nie z bezpośredniego doświadczenia na szczęście, kurwa, no jest, mm -hmm. nie? I tutaj jest dużo jakiegoś takiego właśnie broszurowego info, które tam gdzieś jest kopiowane i podrzucane sobie w szkole. No wiesz, no, to, to są tego typu klimaty. Te ceny, rzeczywiście: kokaina, 1 gram od 150 do 300 zł w 99. Mi kolega mówił to jest niemożliwe, po prostu, zważywszy na, na późniejszy przebieg tych. No, jest, jest, to, jest to bardzo dziwne. Przy okazji, jest to tekst właśnie o uzależnieniach w ogólności, więc mamy wrzucone do wora i uzależnienie od seksu, i uzależnienie od partnera, takie emocjonalne, i telemaniactwo, bo tutaj pojawia się takie określenie jak, jak telemaniak, więc jest to jeden z takich artykułów, no, z których nie wynika nic sensownego i merytorycznego, no bo jeżeli poskładasz sobie tekst ze wszystkich uz uzależnień świata, które mają roz Rozmaite źródła, i rozmaicie się rozwijają, i mają inny charakter, no to co tak naprawdę sensownego możesz napisać? Więc w tym kogito jest trochę takiego straszakowania, ale właśnie takiego, że tu nie możesz, bo to jest 2,5 miliarda razy bardziej uzależniające niż wódka, nie? Nic to nic to nie znaczy. Tak, tak, tak. To co, to może już powolutku yy, kończmy ten odcinek o kogito. Zakładam, że nie jest to ostatni odcinek o czasopismach yy, dla uczniów, uczennic, ale kto wie, no, proszę dawać nam znać, czy ten odcinek był fajny. Jeśli był fajny, to natychmiast jeszcze tego samego dnia, yy, kiedy usłyszymy o tym, że był fajny, bierzemy się nagrywanie drugiego i, i, i kogito powróci do podcastek. Tak, 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 tak. Albo sięgniemy po Wiktora ósmoklasistę, no nie wiadomo, to musicie rzeczywiście nam. Tutaj pomóc i, i podpowiedzieć. Tak, to była nasza taka szybka prasówka. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Dziękujemy naszym patronom, patronkom. E, można się do tego grona dopisywać na patronajcie, patronite.pl, łamane na Podcastex, albo można nam postawić kawkę na bajkofi.pl. Wszystko można zrobić. Można też nam niczego nie stawiać. Można słuchać za darmo i, i dalej będzie można słuchać za darmo, bo ten Podcastex właściwy zawsze za darmo będzie. Natomiast jeżeli chcecie płatnych treści, to Nasz podcast lub czasopisma zrobiony dla TOKFM jest dostępny w ofercie, w usłudze TOKFM Premium. Także jeżeli macie ochotę na więcej naszej gadaniny, to, to zapraszamy. Tak jest. A przy okazji taka informacja: no niektórzy już wiedzą, niektórzy jeszcze nie, ale jest to przedostatni czynnik Podcast w tym sezonie. Drugi sezon kończymy za tydzień I, i, i więcej na ten temat będzie właśnie za tydzień. Natomiast wspomniana przez Ciebie audycja lub czasopisma będzie publikowana jeszcze tam parę tygodni po tym, jak my zakończymy ten sezon, więc jeśli komuś będzie nas bardzo brakowało przez wakacje, to zapraszamy właśnie tam. A my wracamy, a zresztą powiemy, kiedy wracamy w kolejnym odcinku, prawda, dziękujemy a bardzo. Oczywiście. Za dzisiejszy... Wszystkiego się dowiecie. Za dzisiejszy udział dziękujemy bardzo i no i co, no i powodzenia na maturach, powodzenia, <grym> prawda, na testach gimnazjalnych, egzaminach. Będzie dobrze. I czytajcie Wiktora, bo tam jest bardzo dużo przydatnych informacji na temat narkotyków. W Szczególnie Wiktor Junior. Tak. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Cześć. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.